gramy. Kompozytor, wokalista, gitarzysta. Człowiek niezwykle wszechstronny. Od 40 lat na scenie. Krzysztof Ptaku-Wróbel, artysta polonijny. Znajdujemy się tutaj w restauracji gdańskiej na beneficie Krzysztofa Ptaka-Wróbla. Krzysiek właśnie jest wokalistą, jest to człowiek numer jeden. Ma tak potężny głos, wspaniałą barwę, swoją charyzmę i swoją technikę śpiewania. Jest naprawdę wspaniały. Zaczęło się to w 1978 roku z bardzo banalnych powodów, gdyż zjawił się u nas na podwórku, które słynęło z zabaw, uśmiechu, wszystkiego. Zjawił się człowiek, który zagrał na gitarze. No i uciekły nam wszystkie koleżanki do niego. No i tak w czwórkę żeśmy sobie usiedli w takim małym pomieszczeniu i wszystko to przemyśleli. I postanowiliśmy, że zrobimy mu konkurencję. Tak to się właśnie zaczęło. Moje utwory, kompozycje opierają się w zasadzie na takim dziwnym świecie, który ja sobie sam stworzyłem i są tam ułamki jazzu, bluesa, rocka. Nawet niekiedy ciężkiego rocka, soul, ballady. Płakał już nie będę, grzeczny już nie będę. To jest naprawdę wartościowy muzyk, to jest niesamowity muzyk, to jest, w nim muzyka mieszka, no nie potrafię tego określić. Jak dla mnie Krzysiek jest naprawdę muzykiem, z którym warto przebywać. Ja miałem taką piosenkę, zrobiłem piosenkę i mówię, kurczę, no najlepiej by było, jakby to Ptaku zaśpiewał. No i tak się zaczęło, w tym momencie się nam nagle bardzo spodobało to wspólne granie. Uważam go za jednego z moich topowych przyjaciół, wiesz, no, niech samo to świadczy, że przyjechałem, wiesz, kilka tysięcy kilometrów na tą imprezę i tak, bo przyleciałem z Grecji, w chwilę byłem w Polsce, wsiadłem auto, przyjechałem tu. Wiem, że Ptaku jest też bardzo szeroko rozumianym muzykiem i w różnych gatunkach odnajduje się świetnie. Ktoś jest 40 lat na scenie, tak jak Ptaku, no to jest po prostu ten szacunek i ten respekt bijący od nas młodszych. Chciałabym, żeby Krzysiek się nie zmieniał, żeby był taki, jak jest i robił to, co robi i najlepiej, jak potrafi. Nie wiem, czy przetrwam wiosny, dożyję. Wstydzę się strasznie, że jestem w biedzie, więc widzi pani, dlaczego piję.